Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niezmiernie cieszę się, że mogę gościć na ekranach waszych, szanowni państwo, telewizorów, że mogę być gościem w waszych domach i zająć nieco waszego czasu. Pragnę dziś poruszyć palącą kwestię, którą jest odpowiedź na pytanie, czym jest Królestwo Boże. Pan Jezus posłużył się dwoma przykładami. Królestwo Boże jest jak nasienie wrzucone w ziemię oraz jak ziarnko gorczycy. Gdy chodzi o to nasionko wrzucone w ziemię, to ono po prostu rośnie samo z siebie. Czy człowiek śpi, czy pracuje, nasionko rośnie i powstaje roślina, niezależnie od tego, co człowiek czyni. I to jest niezwykła żywotność Królestwa Bożego w nas. Wystarczy stworzyć warunki, a to Ewangelia, Królestwo Boże, ta kultura życia będzie w nas dzień po dniu nieustannie wzrastać. Ziarnko gorczycy jest maleńkie, a później staje się wielkim krzewem, dającym schronienie ptakom i cień innym zwierzętom. Tak niewiele trzeba włożyć wysiłku, by być człowiekiem dobrym, by się systematycznie modlić, korzystać z sakramentów, słuchać Słowa Bożego, a w sposób niezauważalny, niedostrzegalny będziemy stawać się Chrystusowi. Będziemy budować królestwo pokoju, miłości, sprawiedliwości. Wokół nas powstanie życie. To jest siła dobra. To jest siła Ewangelii, niepowstrzymana, żywotna. Stąd zachęcam nas, byśmy stworzyli warunki dla rozwoju cywilizacji miłości. Tak niewiele potrzeba, by przemienić siebie, własną rodzinę, najbliższe środowisko, a w konsekwencji naszą ojczyznę. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże. No, no, it's not enough.